wczoraj w południe o 12:00 Franciszek z Biblioteki Pałacu Apostolskiego za pośrednictwem mediów połączył się z chrześcijanami na całym świecie, aby odmówić wspólnie modlitwę Ojcze Nasz. Do tej wspólnej modlitwy papież zachęca w minioną już niedzielę, odmawiając modlitwę Anioł Pański. Krótkim wprowadzeniem w modlitwę prosi o miłosierdzie dla udręczonej ludzkości. Jako ufne dzieci zwracamy się do Ojca. Czynimy to każdego dnia, nawet kilka razy dziennie. Ale w tej chwili chcemy błagać o miłosierdzie dla ludzkości ciężko doświadczonej pandemią koronawirusa. Czynimy to razem, chrześcijanie wszystkich kościołów i każdej ze wspólnot, każdego wieku, języka i narodu. Modlimy się za chorych i za ich rodziny, za pracowników służby zdrowia i tych, którzy im pomagają, za władze, służby porządkowe i wolontariuszy, za duchownej naszych wspólnot. Wielu z nas obchodzi dzisiaj święto Wcielenia Słowa w łodzi Dziewicy Maryi, kiedy w jej pokornym i całkowitym niech mi się stanie odzwierciedliło się oto jestem Syna Bożego. Także i my z całkowitą ufnością powierzamy się w Boże ręce i modlimy się jednym sercem i jedną duszą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Anioł Pański, Zwiastował Panie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo Przedwieczne stało się ciałem i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, ratować serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenia Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie, 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 Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu.